Dzień dobry. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Ola Mikołajczyk z piątej płockiej drużyny harcerek Polana imien, imienia Anny Jenkę. Dzień dobry. I Tymon Sawczuk z trzeciej płockiej drużyny harcerzy Pneuma imienia pułkownika Jana Kilińskiego. Dzień dobry, czuwaj. E, powiedzcie mi, w jaki sposób trafiliście do harcerstwa? No to może ja, ja zacznę. Moja przygoda z harcerstwem zaczęła się dosyć nietypowo, ponieważ nie przyszłam. Z naboru, ale pod y, można powiedzieć przymusem mojej przyjaciółki, y, która trafiła do harcerstwa miesiąc wcześniej. I moją pierwszą akcją harcerską, o ile można to tak nazwać, była wigilia mojej drużyny, na którą szłam dosyć sceptycznie nastawiona, ponieważ nie odnajdywałam się w środowisku harcerskim i też nie widziałam siebie jako harcerki. No ale gdy już y, poszłam y, z moją przyjaciółką na wigilię. I lepiej się zaadaptowałam w tym środowisku i też poznałam lepiej dziewczyny. Dziewczyny poznały lepiej mnie. E, jakoś tak wyszło, że bardzo mi się spodobało. No, i tak tydzień po wigilii poszłam na swoją pierwszą zbiórkę. Potem była druga, trzecia, czwarta, pierwszy biwak, obóz. No i tak zostałam aż do dzisiaj i sądzę, że moja przygoda potrwa jeszcze przez długie lata. Mm -hmm. A temat, jak to było u Ciebie? No mnie co było inaczej, e, gdyż moja tak naprawdę historia z harcerstwem zaczęła się od naboru. Pewnego dnia e, nam szep przyszedł pewien druch e, że słupna, no i na ogłoszeniach parafialnych wygłosił swoją przemowę. No i opowiedział nam, jak to wygląda, wszystko, co robimy, jak będziemy działać. No i ja ze swoimi rodzicami, jak wróciliśmy do domu, przygotowaliśmy, jak to może wyglądać. No i zdecydowaliśmy, że przyjdę na tą pierwszą zbiórkę i zobaczę, jak to wygląda. Po tej pierwszej zbiorce pomyślałem, że zostanę, gdyż naprawdę mi się to spodobało. Było wiele śpiewania, zabaw, wiele integracji było też z innymi nowymi członkami. No i tak pozostałem na rok. Później, niestety, nasze pierwsze środowisko się rozpadło, lecz znalazłem swoje drugie miejsce w drużynie w pneumie. Odkąd, skąd jestem do teraz tutaj harcerzem? I jak długo już jesteście w harcerstwie? Ja aktualnie już, już prawie jestem 7 lat w harcerstwie. Ja półtora roku. Jak to wygląda w ogóle w praktyce? Co robicie jako harcerza? Wiele osób może powiedzieć w ogóle, że e, tak dość stereotypowo, że harcerze jedynie jedzą szyszki, biegały po lasach i geniały się z patykami. Lecz mogę zapewnić, że tak e, niestety nie jest, bo też sety. E, tak naprawdę co tydzień spotykamy się na zbiórkach, tam gdzie odbywamy różne aktywności, na przykład zajęcia z pierwszej pomocy, strzelania, e, rozpalania ognisk i tym podobne. Jeździmy na biwaki raz na, na jakiś czas, na obozy. Co roku jedziemy na trzy tygodnie w las gdzie przeżywamy niezapomnianą historię, przygodę w zasadzie. Budujemy tam własne łóżka, własne kuchnie, myjualnie i tak, tak żyjemy przez 3 lata w takim dość może nieprymitywnym świecie, lecz zbudowanym przez nas samych. Również bierzemy e, udział w wielu akcjach radiowych, e, tak jak na przykład zbiórki żywności dla osób bezdomnych. Też zdarzało się, że były akcje na rzecz Ukraińców. Jechaliśmy też na granicę, e, tam gdzie pomagaliśmy służbom tam lokalnym e, przeprowadzać wszystkich tych Ukraińców, również ich e, widać w granicach naszych polskich granicach. Tak tak jak już tym on wspomniał, spotykamy się na cotygodniowych tygodniowych zbiórkach, na które przygotowuje nas zastępowy bądź zastępowa. Na nich mamy różne śpiewanki, świeczkowiska, jak jeździmy na obozy, wędrujemy po lesie, mamy ogniska, na których wspólnie integrujemy się z innymi drużynami, zdobywamy również sprawności i miło spędzamy czas. No wspomniałaś o, tych, o tym zdobywaniu sprawności. Ja jak byłam w harcerstwie, to na przykład strzelaliśmy, wyszywaliśmy, gotowaliśmy. Czy u Was jest podobnie? Jakiego tak, rodzaju tak. są to sprawności? No przeróżne są i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Też nieważne w jakim stopniu jest uzdolniona harcerka, na pewno też znajdzie coś dla siebie. Dla każdego jest miejsce na sprawność. Mamy nasze książeczki, bądź też ogólnie nasze sprawności, nieco się różnią od płci, od harcerki i harcerzy. Mamy swoje własne sprawności, i odrobinkę się różnią. Lecz jeżeli zajrzymy tam do tych książeczek, każdy znajdzie naprawdę coś dla siebie. Do każdego hobby jest dopasowane. Czyli te sprawności są dostosowane indywidualnie do każdej osoby, tak? To nie to, że ktoś musi zdobyć jakąś sprawność, mm. czy, czy wy macie jakieś podstawowe sprawności, które są konieczne do zdobycia? Każdy zdobywa taką sprawność, jaką tylko zechce. Mm -hmm. No to rewelacja. Przyszliście do mnie w swoich mundurach, tak. na których widzę jak, różnego rodzaju naszywki. Opowiecie o nich, co to są za e, naszywki. Pewnie. Ja jako harcerka mam sprawności szyte ręcznie, mam poszukiwaczkę przyjaciół, którą ostatnio zdobyliśmy z moją drużyną razem wspólnie na biwaku, mam panią domu, mam ciastkarkę doskonałą, mam czteroliczną koniczynę i też wiele innych jednogwiazdkowych, które już niestety otrzymałam z mojego munduru, bo zdobyłam dwu- i trzygwiazdkowe. A na pagonach co to jest? Po prawej stronie jest przynależność do drużyny, na których widnieje lilika na pół podzielona z kwiatami. Te kwiaty oznaczają e, symbole naszych zastępów. W mojej drużynie jest ich e, aktualnie cztery, było pięć. Są to stokrotki, maki, habry, astry i niezapominajki. A po lewej stronie jest to pagon mojego zastępu. Jest na nim wyższa niezapominajka, bo to jest symbol mojego zastępu. Teman, a jak u Ciebie? Natomiast w moim przypadku, e, jako my, chłopacy, mamy sprawności nie wyszywane, ale przyszywane. Mamy już gotowe krążki, które wyszywamy na swoim prawym rękawie. Tutaj dość ich sporo, mam, więc może ich wymieniać zbyt nie będę. Mam na przykład tutaj ratownika, sanitariusza, fotografika, które są związane e, również z moimi zainteresowaniami. U mnie z pagonami jest nieco inna sytuacja, ponieważ na moim prawym ramieniu mam pagon z trójką. Jest to numer naszej drużyny, no i to jest zwykła trójka, która jest w naszych barwach. Natomiast na moim lewym ramieniu, niestety aktualnie tego pagonu nie mam na moim lewym ramieniu, lecz tutaj również mamy pagon zastępu. Naszym pagonem, na naszym pagonie zastępu znajduje się węzeł płaski, który oznacza więź oraz to braterstwo takie. Ponieważ ten węzeł płaski jest taki po prostu nierozrywalny. A z której sprawności zdobytej jesteście najbardziej dumni? Ja chyba z poszukiwaczki przyjaciół. Dzięki niej mogłam poznać wiele osób, z którymi wymieniłam się doświadczeniami i na pewno mam bardzo dużo wspomnień z tymi osobami. W moim przypadku aktualnie mogę powiedzieć, że ratownik bądź snajper, ale aspiruję na zdobywanie jeszcze kolejnych. A jaką najbliższą sprawność chcecie zdobyć? Ja chyba. Taką stricte, może pomoc y, innym ludziom. Jeszcze sobie konkretnie nie wybrałam, ale tak właśnie. Z e, tego zakresu. Tak, z mm. tego zakresu chciałabym. No. E, u nas również e, są, poza tymi zwykłymi sprawnościami dla harcerzy, również mamy wyczyny, które są tymi specjalnymi, że trzeba coś ciekawego zrobić, bardziej ciekawego. Coś wyjątkowego, ekstremalnego. I aktualnie aspiruję po właśnie dwie z tej kategorii jest drumader oraz trzy pióra. No już jedną ekstremalną rzecz macie prawie za sobą, czyli u mnie w studiu. Dokładnie. Może ktoś pomyśli o takiej sprawności. Powiedzcie, gdybyście mieli powiedzieć Waszym kolegom, koleżankom, dlaczego warto wstąpić do harcerstwa, jak zachęcilibyście ich do tego? No cóż, harcerstwo nam już naprawdę pokazało, dlaczego warto było do niego wstąpić. Zacznę od tego, że po służbie harcerskiej na pewno. Wychodzimy, nie wychodzimy z pustymi rękoma, tak to mogę powiedzieć. Na pewno, może nie wychodzimy z rzeczami materialnymi, ale na pewno wychodzimy z, y, z pewnymi rzeczami w głowie, czyli jakieś doświadczenia, y, może przygody, bądź też na papierze jako kwalifikacje. No i tutaj rozwinę to bardziej. Y, harcerstwo naprawdę nam daje ogromne możliwości poznawania nowych ludzi. Większość z ludzi e, z harcerstwa wyjdzie z co najmniej dziesiątkami nowych przyjaciół, bądź w niektórych przypadkach setkami. To zależy już naprawdę, ile kto będzie chciał. A również, e, jak mówiłem, są to niezapomniane przygody z obozów, biwaków, zbiórek. Również, e, jako nasza organizacja, e, często nasza organizacja wychowuje harcerzy e, w duchu chrześcijańskim. Uczymy e, tych podstaw e, prawdziwych chrześcijan. Więc mogę tutaj wspomnieć o również wartościach duchowych. Tak, jeszcze dodam, że harcerstwo kształtuje w nas młodych ludziach i młodych harcerzach wiele wartości, takich na przykład jak patriotyzm czy szacunek do ojczyzny albo braterstwo. A w jaki sposób można do harcerstwa się zapisać? Jest to bardzo proste. E, przychodzimy na pierwszą swoją zbiórkę. Możemy przyjść z koleżanką bądź bez. E, możemy również zadzwonić do nas e, na stronie naszego Facebooka: piąta łodka, z harcerek, pola na Anny Jenkę. Jest numer do naszej drużynowej, jest też e-mail naszej drużyny, e, dlatego serdecznie zachęcamy. E, przychodzimy na pierwszą zbiórkę. Jak nam się spodoba, zostajemy. No i to tyle w sumie. U nas natomiast wygląda to tak, że można w internecie na przykład wpisać trzecia Polska Drużyna Harcerzy Pneuma imię Pułkownika Janek kińskie. Na pewno wyjdą wyniki na YouTubie bądź też na Facebooku. Tam są informacje kontaktowe najważniejsze, czyli mail oraz numer telefonu drużynowego bądź może też się zdarzyć, że numer do zastępowego, z którymi można się skontaktować, aby przyjść na pierwszą zbiórkę. Również dla zainteresowanych e, polecamy się na Instagramie, gdyż tam e, regularnie ze zbiórek wrzucamy e, zdjęcia z nich i tam można zobaczyć, co dokładnie robimy. Próbujemy dokumentować wszystkie zbiórki, jakie się odbędą. Ja bardzo cieszę się, że Was poznałam, bo ratujecie moją wiarę w młode pokolenie. I tym samym zachęcam wszystkich, którzy mogą jeszcze wstąpić do harcerstwa, żeby to zrobili. Będzie to na pewno niezapomniana przygoda, doświadczenie i bardzo duże perspektywy również na przyszłość. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. również dziękujemy. Moimi gośćmi byli Ola Mikołajczyk i Tymon Sawczuk. Dziękuję bardzo.